Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w imieniu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Chciałam serdecznie przywitać pana Lona Susmanka z Urzędu Marszałkowskiego i w pierwszym rzędzie może bardzo proszę o zabranie głosu. Witam serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy znowu dużą grupą osób, które pamiętają i chcą przypominać o tym, że pierwszy zryw powstańczy w Europie miał miejsce właśnie w getcie warszawskim. Że było to heroiczne wystąpienie Żydów polskich przeciwko ciemiężcy. Chciałbym, żeby wszystkie te uroczystości, które corocznie mają miejsce, były jednocześnie dużym elementem przypomnienia całemu narodowi, że ta tragedia miała miejsce i że bohaterstwo powstańców nigdy nie może być zapomniane. Jestem szczególnie wzruszony, ponieważ mnie to osobiście rodzinnie dotyczy. Dziękuję bardzo. Jana Mrożka, doradca wojewody dolnośląskiego, zabranie głosu. Szanowni Państwo, pan wojewoda poprosił mnie, abym dzisiaj uczcił pamięć ofiar tamtego kwietnia. Niestety pan wojewoda jest dzisiaj na uroczystościach pogrzebowych w Świebodzicach. Nie mógł dotrzeć. Dzisiaj go reprezentuję. Chciałem oddać jego imieniu hołd tym, którzy zginęli, za pamięć i za przyszłość. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana do Kuratorium Oświaty o zabranie głosu, pana Romana Kowalczyka. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, z ogromnym, wielkim wzruszeniem głos zabieram. Wszak 19 kwietnia 1943 roku, w okropnym czasie II wojny światowej i niemieckiej, hitlerowskiej okupacji, obywatele II Rzeczypospolitej żydowskiego pochodzenia poderwali się do heroicznej walki o godność, można powiedzieć o godną śmierć, i był to czyn doprawdy heroiczny, o którym pamięć absolutnie zginąć nie może. Stąd też będziemy co roku przybywać, kwiaty składać i pamiętać. Bardzo się cieszę, że jest sporo młodzieży. To ważne, albowiem jest to też przesłanie na przyszłość. Godność, szacunek dla innego człowieka, dla ludzi innego wyznania, po prostu dla innych, ale też kochających Polskę i mieszkających na naszej ziemi, na naszej wspólnej ziemi. To są prawa niezbywalne. Myślę, że to jest to wielkie przesłanie, które godzi się młodzieży przekazać, pamiętając i wspominając straceńczą, a jednocześnie jakże heroiczną i wspaniałą postawę ludzi, którzy walczą o godność własną, bijąc się, można powiedzieć, za siebie, ale także za nas, za przyszłe pokolenia, dowiedli, że są ludźmi. Na zawsze więc zostaną w naszej historii i na zawsze pozostaną w naszych sercach. Chwała bohaterom getta w Warszawie. Proszę Państwa, to, że możemy tutaj dzisiaj stać z podniesioną głową, zawdzięczamy im. Walczyli nie o życie, ani o wolność. Walczyli o honor, tak jak tutaj już padło. Chwała bohaterom. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Aleksandra Klejdewichta. Szanowni Państwo, stoimy tutaj, trzymając w ręku żonkile. Ta tradycja, żeby tym wiosennym kwiatem upamiętniać rocznicę powstania w getcie warszawskim, jest tradycją stosunkowo nową. Rozpoczął ją jeden z bohaterów wydarzeń sprzed 74 lat, Marek Edelman,
kwietniu 1943 roku zastępca komendanta powstania, a był nim Mordechaj Anielewicz, Marek Edelman. W czasach opresji komunistycznej Marek Edelman wraz najpierw z nieliczną, a coraz liczniejszą grupą przyjaciół chodził pod pomnik getta warszawskiego, żeby w sposób spontaniczny, a jednocześnie wolny od komunistycznej oficjalnej pompy, oddawać cześć bohaterom powstania. Powstanie to żydowskie, ale było też powstaniem bardzo polskim i było największym do powstania warszawskiego buntem o takim charakterze przeciw niemieckiej, hitlerowskiej opresji. Czcząc jednak bohaterstwo, pamiętamy, że ten dzień jest także dniem, w którym wspominamy Holokaust, ponieważ większość jego ofiar zginęła bez broni. Dzieci, kobiety, starcy, mężczyźni wycieńczeni głodem, chorobami, represjami z gett, bydlęcymi wagonami wywożeni do obozów zagłady w Treblince, w Sobiborze, byli w nie mniejszym stopniu bohaterami i dziś, pamiętając o tych, którzy mieli szansę zginąć z bronią w ręku, pamiętamy także o nich. Pamiętamy również o tych wydarzeniach jako o lekcji dla narodów Europy i całego świata, lekcji, która uczy nas, do czego prowadzi ten rak, odczytując ten skrót rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, do czego prowadzi ludzkość zaniedbanie lekcji historii. I dlatego tę, jak się okazało, niestety ostatnią, będziemy przypominać co roku. Wydawałoby się, że Holokaust, inne zbrodnie II wojny światowej, zbrodnie innych reżimów totalitarnych, stalinizmu, maoizmu, sprawią, że w nowym, globalizującym się świecie powtarzanie tej lekcji jest niepotrzebne. Tak nie jest. Na oczach ludzkości, przed kamerami telewizyjnymi, w sąsiedztwie żołnierzy wojsk Organizacji Narodów Zjednoczonych zamordowano w sposób przypominający zbrodnię katyńską czy zbrodnię Einsatzgruppe niemieckich mordujących Żydów na wschodzie 7 tysięcy mężczyzn muzułmanów w Serbii. W Afryce w skali porównywalnej do Holokaustu jeden naród Hutu zamordował być może 1,5 miliona Tutsi, swoich sąsiadów. W tej chwili szok, niedowierzanie wywołują zdjęcia, filmy z Syrii, gdzie znowu broń chemiczna wykorzystywana jest przeciw cywilom, a niemal na naszych oczach, za pośrednictwem kamer, możemy to przerażeni śledzić, konają dzieci trute bronią chemiczną. Także dzisiejszy dzień odnosi się również do rzeczywistości dnia dzisiejszego i o tym nie możemy zapomnieć. Szanowni Państwo,
ta lekcja getta, lekcja Holokaustu, lekcja ludobójstwa przypominana dzisiaj, będzie przypominana co roku i tutaj, w szkołach, w mediach, nigdy więcej. Nigdy więcej getta, nigdy więcej ludobójstwa, nigdy więcej Holokaustu. Co to położyć, by skrajać i trochę dalej? Tutaj? Thank you.
tych, którzy zginęli podczas Holokaustu, ale tak jak zawsze chciałbym wam przypomnieć, że żydowskim sposobem pamiętania jest działanie, jest aktywność. So you did the first step. You came here today. You came and this is kind of activism. But now to remember, we should do more. We should talk about this. We should give a little bit tzedakah, money for poor people. We should discuss about it. To say to the world, we are here and we are activists in our memory. Pierwszy krok już wykonaliście, przyszliście tutaj, ale należy dalej działać, należy dalej być aktywnym, należy mówić o tym, należy pamiętać, należy dać tzedakę, wesprzeć finansowo ubogich, także nadal należy być aktywnym. El male rachamim shochen bamromim dayan almanot ve'avi yetomim amtze menucha nechona על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות ששת המיליונים אחינו ואחיותינו רבבות בני ישראל אנשים, נשים וילדים שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם בידי המרצחים הגרמנים, הנאצים ועוזריהם משאר העמים ובתוכם לוחמי המחתרות המורדים בגטאות והפרטיזנים בפולין ובאירופה בעבור שאנחנו מתפללים לעילוי נשמותיהם לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם. ינוחו בשלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ הימין, ונאמר אמן.